Ekscelencjo, księże arcybiskupie, metropolito łódzki, przewielebne duchowieństwo, panie wojewodo, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, rodzinom pana pułkownika Zygmunta Szendzielarza, oficerowie, żołnierze, rodacy. Żegnamy dziś bohatera, o którym mówiono, że był bandytą. Żegnamy wielkiego polskiego patriotę, którego nazwano niemieckim kolaborantem. Żegnamy żołnierza niezłomnego, który był wyzywany zaplutym karłem reakcji. Ale wraz z nim, wraz z tym pożegnaniem, które jest przecież pożegnaniem całej wielkiej przeszłości polskiej walki o niepodległość, polskiego bohaterstwa, polskiego dobijania się o wolność i niezawisłość wbrew wszystkim i wszystkiemu w strasznych latach 40., 50., 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Żegnając ich wszystkich, stajemy przed wielką tajemnicą ich bohaterstwa. Tajemnicą tego, jak ludzie, którzy przetrwali w walce, w męce, straszliwą okupację niemiecką, sowiecką, mieli jeszcze w sobie tę nieprawdopodobną siłę, tego nieprawdopodobnego ducha, by podjąć walkę z nową okupacją, tą, którą nastała po 1945 roku. Tę, którą nazywano wyzwoleniem. Tę, która krzyczała z plakatów, z głośników. Mało kto pamięta, nazywano je kołchoźnikami. Montowano we wszystkich nowych mieszkaniach. Nie można było ich zgasić. Mówiły na okrągło. I mówiły głosem okupanta. Mówiły głosem tych, którzy chcieli pamięć o Polsce zniszczyć. A oni nie tylko trwali, nie tylko mieli tę wielką siłę, by wychowywać swoje dzieci w wierności Bogu i ojczyźnie, ale mieli też tę siłę, by podjąć walkę o niepodległość. Różnie ta walka wyglądała. Była walką zbrojną. Tak jak pułkownika Szendzielarza i jego żołnierzy. Ale była też walką cywilną. Była też walką nauczycieli, księży, rodziców, robotników, chłopów, milionów Polaków, którzy się nigdy nie poddali. On ją wtedy
I on ją dzisiaj upostaciowuje. Jest jej wielkim symbolem. I wraz z tym pożegnaniem witamy Polskę niepodległą. Tę Polskę, której miało nie być. Tę Polskę, którą miano zadusić. Tę Polskę, którą miano wymazać. Z serc, kart historii, mapy świata, rzeczywistości międzynarodowej. Witamy tę Polskę, która pamięta, która przywróci ich na karty historii, która przywróci ich do nazw ulic, do pomników, do nazw jednostek wojskowych, na sztandary wojskowe, bo tam jest ich miejsce, bo mają oni współtworzyć tę historię, którą dziś budujemy. Tę historię, która ma być historią wielkości Polski, wiernej Bogu i ojczyźnie, wiernej ich pamięci. Bo na to zasłużyliby stać się fundamentem naszej nowej siły, tej, która ma odbudować prawdę, miłość i wierność. Chwała Ci, panie pułkowniku, chwała Twoim żołnierzom, chwała niezłomnym bohaterom.